Pokład Klepsydry. Witam Was ciepło i serdecznie. Pewnie już wielu z Was o tej porze, w której to nagrywam, zapewne śpi. A ja słuchajcie, dopiero zaczynam tu działać. No właśnie. Nie chcę dzisiaj robić audycji pod tytułem, jak obsługiwać ten program tutaj oprogramowanie, które dzięki któremu można wydobywać takie różne dźwięki A tak naprawdę chciałem wam zrobić taki update do yy, ostatniej audycji live na żywo A sobie pobrzdąkam jeszcze może, może sprowadzimy więcej hejterów na kanał. Nie, okej, okay, posłuchajcie. Sobie słuchawki odwieszę na ruchomą kamerę, którą mam tutaj na slajderze. Co prawda jeszcze slider jest, tak powiem, manualny, ale już ma zamontowany silnik, także te tematy będziemy również poruszać. Ale może najpierw tak. Podczas tej audycji na żywo miałem wam coś pokazać, i wam nie pokazałem. Później dopiero mi się przypomniało mówiliśmy o szpiegach szpiegowaniu o przechwytywaniu informacji. Jednym z takich elementów, że tak powiem, przechwytywania informacji jest pozyskanie obrazu. Czy to można powiedzieć fotografii jakiegoś schematu, jakiegoś urządzenia, czy um, jakiegoś planu pomieszczeń i tak dalej. Na pewno oglądaliście masę filmów, masę filmów związanych ze szpiegostwem, słynny James Bond, tak którego znowu, tak powiem, tegoroczna premiera tegoroczna premiera znowu się przesunie ze względu na tą zarazę, którą media sobie wykreowały. Słuchajcie, druga siedem u mnie w nocy. A ja piję kawę. No cóż. Tak już mam, że nawet jakby piję kawę, to i tak idę spać. No dobra. Właśnie, dlaczego ja o tym bondzie mówię, ponieważ zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. W kraju, w którym mieszkam, od 15 lat tak a propos, tak, bo już dałem wam tam cynk, że minęło właśnie 15 lat od momentu, jak jestem na wyspach. Przez wszystkie te lata, postacie, osoby, które były Zajmowały się właśnie szpiegostwem, wywiadem, kontrwywiadem. Są tu o, na piedestale, można powiedzieć. Są uważane za bohaterów narodowych, czy osoby, które no, posiadają jakby status pewien, tak, jak ten jej królewskiej mości, najważniejszy szpieg. Natomiast zwróćcie uwagę, co dzieje się w momencie, gdy zaczynamy mówić na temat osób, które pracowały w wywiadzie, bądź kontrwywiadzie, bądź przeszły na drugą stronę. Czyli były osobami, które były, można powiedzieć, podwójnymi szpiegami, potrójnymi szpiegami. W Polsce jest coś takiego: jest to. Te osoby są, czy to te, które szpiegowały na rzecz, nazwijmy to, układu warszawskiego, czy przeciwko układowi warszawskiemu, są stygmatyzowane w jakiś tam sposób. Niektórzy ginęli, niektórzy, niektórym rodziny były, tak powiem, zabijane. Zresztą to się dzieje, jakby widzicie tutaj kwestie szpiegów rosyjskich. W ostatnich latach, właśnie na wyspach, osoby, które były przeciwne działalności szefa Rosji jako takiej, tak, niektóre ginęły w jakichś dziwnych okolicznościach, wieszały się na swoich na swoich krawatach. Zwisach męskich. <grym> Ale podobnie jest też w Stanach, czy podobnie jest w innych krajach. Tylko teraz trzeba zwrócić uwagę, w których krajach właśnie nie ma stygmatyzacji, a jest, można powiedzieć, pomnikowość tych osób robienie o nich filmy, robienie seriali i tak dalej myślę, że to słuchajcie wynikać może z tej trzeciej siły że jeżeli e, jesteśmy po, stronie, jed, po jednej stronie barykady albo po drugiej stronie barykady i ta trzecia siła tej trzeciej sile się nie podoba dana postać no to wtedy jest stygmatyzacja tak to jest moje takie luźne tak powiem zdanie tylko z obserwacji e, no okej okay. Jestem w posiadaniu aparatu fotograficznego, który jest dostępny z tego co widzę nawet w Polsce. W tej chwili jeszcze na Allegro można sobie tam kupić, czy na jakichś tam innych. Wiem, że jakieś OLXy są. Dawno nie kupowałem nic z Polski, w sensie jakichś y, takich portali to y, być może jeszcze są jakieś tam inne. Tylko wrzucając informacje, bo chciałem zobaczyć, czy jeszcze te rzeczy są dostępne w drugim obiegu jako takim. I są. Ja ten aparat mam po prostu z go od ojca, po, po iluś tam latach, gdzie ojciec kupił ten aparat, od osoby. Słuchajcie, to by chyba lata 80, początek lat 80., od jakiejś osoby, która przyjechała, była na wakacjach w. W Związku Radzieckim i, i nie wiem, czy tam w, był taki okres, że Polacy wyjeżdżali gdzieś tam na Krym, do, yy, właśnie na, 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 na letnie wakacje, czy gdzieś tam na jakieś wycieczki. No i wtedy yy, takie rzeczy można było sobie gdzieś tam właśnie w Rosji kupić. Czy w Związku Radzieckim, tak, żeby nie było, że. Yy, każdy bądź w każdym yy, razie w Polsce też były to dostępne te rzeczy, tak zwanych fotooptykach. Ale wtedy, no słuchajcie, to w tamtych czasach no, trzeba było swoje odstać. To nie, że się szło i się kupowało. W różnych okresach różnie było. No były momenty, gdzie fotooptyki były bardzo dobrze zaopatrzone, bo my jako, tak powiem, rzemieślnicy w tamtych latach nie mieliśmy, nie było jakichś zakupów hurtowych, tylko kupowało się wszystko w właśnie w sklepach normalnie. Mówię tu o swoim zawodzie jako jako człowieku, który zajmował się tak powiem fotografią i bardzo często tak powiem korzystałem z usług takich sklepów i bardzo często jeździło się później też w różne miejsca w Polsce nawet żeby pozyskać jakiś, jakiś na przykład chemikalia do, do produkcji odbitek fotograficznych chociażby jak były te tak zwane kryzysy tak no ale tu wrócę do tego do tego do tego aparatu słuchajcie podejrzewam że sprzęt będzie działać jeszcze jak go nikt nie uszkodzi mechanicznie w sensie tam rozbicia będzie działać pewnie jeszcze setki lat. Nie chcę się rozwodzić nad konstrukcją tego, tego sprzętu, natomiast jest to aparat fotograficzny całkowicie manualny i w związku z tym może przetrwać bardzo długo. Nie uszkodzi tam się żadna elektronika, żadne promienie, że tak powiem, rentgenowskie nie, nie zniszczą samego aparatu, natomiast mogą zniszczyć negatyw, który się tu znajduje. Ja takie przypadki, słuchajcie, miałem, właśnie jak osoby wyjeżdżające gdzieś na wakacje poza, że tak powiem, tą żelazną kurtynę. Dużo osób jeździło właśnie wtedy, w tamtych czasach na wycieczki do, na wycieczki do, yy, tak to się ładnie nazywało, słuchajcie, do Ziemi Świętej, tak. Któregoś dnia przyszedł do mnie stały klient, i przyniósł pięć rolek, pięć rolek negatywów. Kodaka pamiętam kodaka kupionego gdzieś tam właśnie w Pewexie jeszcze wtedy w tamtych czasach. No i ładnie ten film wyglądał po wywołaniu ten negatyw miał taki bardzo ładny paseczek przez całość negatywu szedł bardzo ładny pasek czyli to był taki ładny skan tak jak tutaj widzicie. Długość fali, sinu, taka sinusoida ładna, i tam też, właśnie przez te negatywy, sobie promienie rentgenowskie przeleciały. No i tak, ten pamiątki, że tak powiem, z Ziemi Świętej miały pewien, pewien mankament. Myślę, że no w tej chwili to pewnie jest jakieś rarytas, można powiedzieć. A to ze względu na to, właśnie, że ten, ta osoba zapomniała i pakując się, wyjeżdżając z, 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 po prostu z Izraela, włożyła po prostu wszystkie negatywy, które były już naświetlone, włożyła sobie do walizeczki i walizeczka pojechała sobie przez skaner i, i było bum. Ale wracam jeszcze do, do tego typu rzeczy. Kilka lat temu byłem tutaj na Taki jednej chyba jest taki market można powiedzieć, który jeden z największych ponoć marketów w Europie. No nie wiem, jak to w tej chwili tam wygląda, bo dawno nie byłem. Portobello się ładnie nazywa. I tam wszedłem właśnie do takiego małego sklepiku, gdzie pan który. Sprzedawał właśnie no różne starocie. Miał m.in. też taką szafeczkę, w której znajdowały się szpiegowskie aparaty, ale, ale nie, nie tutaj wschodnioeuropejskie, tylko właśnie miał tak zwane minoxy, które są bardzo podobne do, do, do tego aparatu. Zobaczcie, ten jest ładnie, jeszcze w takim pokrowcu z, z dermy. Ale słuchajcie NAPA działa do dzisiaj. Także gniocja nie, miałam, nie łamiocja. No i oczywiście ja później chyba za jakiś czas powiedziałem mu że przyniosę bo mam tego kijewa a on nigdy akurat nie widział bo tak żeśmy weszli w słowo i zaczęli troszeczkę rozmawiać o tych, o tej o zaszłej technologii. No i porównywaliśmy jakość, jakość wykonania i faktycznie no Minoxy bardzo ładnie, bardzo ładnie te aparaciki leżały w ręce i na filmach szpiegowskich możecie sobie zobaczyć, jak tam ten szpieg pochyla się nad, nad dokumentami, które gdzieś tam skanuje i, i robi po prostu odbitki. I później były tak zwane ten pojęcie mikrofilmy. I to właśnie. Taki to jest jeden z tych przykładów właśnie negatywów, które były nieco mniejsze od, od yy, tych takich standardowych, czyli 24 na 36 mm, yy, które pewnie większość z was używała chociażby. Hmm. bo skoro mówimy już o fotografii, to chociażby nawet przy pomocy takich zabawek, bo tu mam też jedną taką zabawkę, yy, która do dzisiejszego jest sprzedawana w Londynie. Yy, są to jednorazowe, słuchajcie, aparaty fotograficzne. <ścoughs> tak. Yy, no mam więcej jeszcze takich różnych ciekawostek. W każdym bądź razie yy, wrócę jeszcze do tych właśnie do tych kwestii technologii jako takiej. Natomiast jak sami widzicie, właśnie, pomimo że te rosyjskie modele były takie bardzo, on jest taki bardzo toporny, ale no cóż, on miał po prostu działać, tak, miał działać i miał spełniać swoje zadanie. Z tego co wiem, były modele jeszcze mniejsze, troszeczkę, były to też inne technologie. Natomiast no, ten później jako wrzucono jako no, taki, można powiedzieć, gadżet. Bo technologia się zmienia bardzo szybko i w tej chwili, właśnie no, zupełnie inaczej to już wygląda to szpiegostwo. Całość, tak powiem, szpiegostwa znajduje się w tej chwili no, w większości przy pomocy takiego urządzenia, które, jeżeli mnie oglądacie, to je również posiadacie czyli tak naprawdę nie urządzenia, tylko sieci czyli nasz internet stał się właśnie największym szpiegiem ludzkości jako takiej. No dobrze, no ale dość już, tak można tak, dość już tego tematu, który rozpoczęliśmy trzecią część. Teraz hmm, chyba w niedzielę zrobię czwartą część jeszcze. Choć zastanawiam się, słuchajcie, czy zrobić czwartą część, czy nie zrobić audycji specjalnej na temat. No właśnie. Właśnie, pomimo, że już mówiłem, że 15 lat mieszkam na wyspach, to jest jeszcze druga taka rocznica, 15-letnia również, która, właśnie słuchajcie, będzie mijać w tych dniach, bo w połowie, właśnie października 15 lat temu, w okolicy tu, gdzie mieszkam, a. No wcześniej tutaj nie mieszkałem ja właśnie jak te 15 lat temu mieszkałem w zupełnie w innym miejscu, ale przejeżdżając tu no spotkałem się właśnie wtedy z Nieznanym. No już o tym opowiadałem, wspominałem i dlatego myślę, że chyba aż całej audycji na ten temat nie będę robić. Myślę, że w piątek, w piątek, w niedzielę podczas tego live'a przypomnę tą historię swoją. I no, dla tych osób, które nie słyszały, przynajmniej. Bo wbrew pozorom, słuchajcie, nadal ta, yy, ta historia i to spotkanie, yy, no nie ma wyjaśnienia. Nie ma wyjaśnienia i nadal mnie to nurtuje i nadal, słuchajcie, szukam szukam nadal rozwiązania. Yy, cóż to takiego mogło być. Ale skoro już mówimy o rzeczach. Yy, które są związane z nieznanym, to chciałem Wam pokazać też taką ciekawostkę. Mam tu pewien gadżet. Wygląda tak. I to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, pod koniec lat 70., 60, to jest 69, bodajże, rok, o ile się nie mylę, jedna firma, która Zaczęła produkować ziemniaki pire w proszku. Zrobiła reklamę taką, to, to była cały cykl reklam, które miały zachęcać odbiorców. To mówię tutaj o brytyjskim rynku o angielskim, o angielskiej telewizji. Nawet na YouTube w tej chwili jeszcze możecie sobie znaleźć te oryginalne filmy, które były emitowane w telewizji. No słuchajcie, reklama, tak? I jaki był sens tej reklamy? Tym sensem było coś takiego, że wykorzystano wizerunki Marsjan. Tak, te wizerunki powstały i cała rodzina tych Marsjan, słuchajcie, była. Była stworzona, były to takie animowane, że tak powiem, filmy, w których w taki dość zabawny sposób no, reklamowano, że tak powiem, wpływano na opinię publiczną, aby, aby no, kupować produkt. Tak. No ciekawe, słuchajcie, podejście, tak, że no, Marsjanie i tak dalej. To nawet to urządzenie, bo to jest urządzenie elektroniczne, które w tej chwili jest niedziałające, ono było tak naprawdę, miało tu jeszcze magnes, tego magnesu już nie ma tam są pourywane, że tak powiem, mocowania do śrub. No bo to jest lat 70. ja postanowiłem postawiłem to odrestaurować, pokleić, wymienić baterie i zobaczymy, jak Marsjanie w latach 70. w telewizji jakie wydawali dźwięki. A dlaczego też o tym mówię? Ponieważ miałem ochotę nagrać, słuchajcie, film którym którym chciałem pokazać Wam właśnie, jak montuję urządzenie, które już Wam pokazywałem, tak naprawdę. Czyli jest to oscyloskop taki, taki można powiedzieć przenośny, który chcę sobie wykorzystywać później w, do testowania. Do testowania syntezatora, który powstaje, bo nadal powstaje, i no miały dojść do mnie, słuchajcie, pewne elementy, dzięki którym chciałem właśnie nagrać i pokazać Wam, akurat na, na, na przykładzie montażu tego styloskopu. Takie bardzo proste urządzenie, które jest bardzo przydatne właśnie w tego typu pracach, takich DIY czy jakichś takich, właśnie hobbystycznych na produkcjach w sensie robienia jakichś swoich projektów, której naprawdę nie kosztuje wiele, bo można go dostać w przedziale chyba między 10 a 20 funtów, tam już w zależności, gdzie kupicie, bo można jakiś tam Alibabach kupić, tylko trzeba czekać. No ja akurat zakupiłem sobie to w poniedziałek i miałem dzisiaj otrzymać ten ten. ten ten instrument, tak, ale no, sprawdzam właśnie sobie tutaj, sprawdzam sobie tutaj stronę internetową i ten tracking cały. No i niestety, z tego co tam sobie odczytałem, niestety przyjdzie to dopiero w sobotę. Więc nie wiem, może, w, może w sobotę jakoś, jak dotrze do mnie, to to wtedy taki film bym nagrał właśnie z, i przede wszystkim pokazał Wam, jak to działa. No to niekoniecznie, czy ktoś będzie budować syntezator, czy nie będzie budować, to przyda się wam to do wszystkiego. W sensie do wszystkiego w momencie, jak wam się na przykład coś uszkodzi, macie trochę zacięcia i chcielibyście coś naprawić, czy na przykład sprawdzić, czy, czy jest coś działające, chociażby wymienić jakąś ledę, która wam się gdzieś przepaliła, no nie wiem, w czymkolwiek. To przy pomocy takiego urządzenia bardzo prosto można taką, nie znając, nawet nie mając schematu, można, to urządzenie odczyta Wam co to jest. Co to jest, jakie ma napięcie, co to za LEDa jest. Czy... No jest to taki rodzaj urządzonka, które, które myśli za nas. tak? Nie musimy, nie musimy gdzieś szukać jakichś schematów, wystarczy takie, takie coś wy, wylutować z płytki. No, i wtedy możemy sprawdzić, czy działa, czy nie działa. No i co, myślę, że to tyle. No i widzimy się, mam nadzieję, w niedzielę. Tak, też chyba gdzieś na 20. No, chyba, że nam zrobią taki lockdown, bo już mamy, słuchajcie, lockdown mamy w środkowej Anglii. Szkocja. A z tego co słyszymy, prawdopodobnie zrobią nam szlaban również tutaj w Londynie i w okolicach. Ale czy do tego dojdzie, to słuchajcie, zobaczymy. No to co, do zobaczyska. Ja sobie znikam i jeszcze kilka dźwięków na koniec.